Szczęść Boże! Szczęść Boże. Witamy Was bardzo serdecznie, drogie dzieci. Kończymy pierwszy tydzień naszych rorad, w czasie których odkrywamy Eucharystię, to czego ona nas uczy. I w tym tygodniu odkryliśmy, że Eucharystia uczy nas zaufania do Jezusa Chrystusa. Uwielbienia. Uczy nas również przyjmowania Jego darów, tego, że Jezus chce wypełniać nasze ręce, które często są puste. I wierności Chrystusowi. Oraz apostolstwa, tego, że my też jesteśmy zaproszeni do tego, żeby drugiej osobie opowiedzieć o tym, jak niesamowitym przyjacielem jest dla nas Jezus Chrystus i jak wielka jest Jego miłość. Ale to nie koniec jeszcze naszych przygód i naszych niespodzianek dla Was. Zapraszamy Was bardzo serdecznie, drogie dzieci, abyście pokazały nam, w jaki sposób przeżywacie Wasze roraty w domu. Zachęcamy, abyście wraz z rodzicami zrobili sobie na przykład piękne zdjęcie, jakieś fajne selfie i oznaczyli naszą parafię. Wystarczy napisać Małpa Parafia Pszów i w ten sposób nas oznaczyć. My bardzo chętnie potem te zdjęcia zbierzemy i opublikujemy również na naszej stronie, abyśmy mogli zobaczyć siebie nawzajem, jak rzeczywiście również w naszych domach przeżywamy roraty. Oprócz tych pięknych, duchowych odkryć, jakie już są za nami i są jednocześnie też przed nami, zapraszamy Was do kącika adwentowego artysty. Zdjęcia naszych super adwentowych dzieł wrzucamy na Facebooka i tam umieszczamy hashtag roraty po to, żeby pochwalić nawzajem tymi pięknymi cudami, jakie możemy wspólnie w swoich domach stworzyć, by ucieszyć się naszymi tegorocznymi roratami. Bardzo serdecznie zapraszamy Was do dalszej wspólnej drogi naszych rorat i do pięknych dzieł, które każdy z Was na pewno może wykonać. Do zobaczenia. Hejka, na razie, z Bogiem. Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie, drogie dzieci. Dzisiaj chcemy z Wami zrobić na początek Adwentu takie oto wieńce, które w prosty sposób można wykonać w domu z różnych materiałów. Na początek będą nam potrzebne, jeśli macie takie tacki papierowe, a kto nie ma, to nic nie szkodzi, bo na okładce z bloku można narysować dwa kółeczka, jedno większe, drugie mniejsze. Zrobić otwór ołówkiem i sobie wyciąć i wtedy powstaje nam oto taki okrąg z dziurką. I właśnie takie okręgi będą nam potrzebne do naszych wieńców. Teraz Wam pokażę, w jaki sposób te wieńce powstają. Tutaj mamy taki wieniec, do którego będziemy potrzebować farby, kawałek jakiejś wstążki i z papieru zrobimy sobie świeczkę. Bierzemy ten talerzyk, który już mamy wycięty i robimy to mniej więcej w taki sposób. Nacinamy z jednej strony w taki sposób i z drugiej strony też w taki sposób i powstaje nam coś takiego. Możemy sobie to ręką poprawić i wygląda to tak, jakby poszczępiona choinka. W tym momencie idziemy do kuchni nalać wody, bierzemy pędzel i jakąkolwiek farbkę. Może być w tubce, może być plakatowa, może być akwarelowa. Co kto ma pod ręką, to zabiera. I zaczynamy malować. Bierzemy bardzo mało wody, dlatego, że ta farba bardzo fajnie wygląda, jak ją będziemy rozścierać po tej tacce. Oczywiście trzeba uważać, żeby nie nabrudzić, żeby i dzieci były zadowolone, i rodzice. Mniej więcej będzie nam to wychodziło w ten sposób, jak będziemy tą farbę rozścierać. Można to zrobić i z drugiej strony. Wtedy wyjdzie nam po wysuszeniu taki wieniec, który sobie znowu ręką poprawiamy, żeby wyszła nam taka imitacja choinki. I teraz, kochani,
szukamy kawałki jakiejś wstążki. To jest obojętnie, czy jest w kropki, w paski. Ja mam na przykład czerwoną wstążkę, więc ucinam sobie kawałek tej wstążki. Kto nie ma wstążki, można do tego użyć papieru marszczonego, krepiny. Wtedy ucinamy sobie mniej więcej tyle, ile by nam było potrzebne i też mamy taką papierową wstążkę. I obojętnie, którą wstążkę chcemy, owijamy sobie ten wieniec, który potem wygląda właśnie tak. Czyli owijamy go sobie. Tutaj będzie dół, więc na dole zostawiamy trochę więcej, żeby zrobić sobie kokardę. Proszę. I owijamy tam do końca. I na dole, jak będziemy, to zrobimy sobie tutaj kokardę. Kto jaką tam uważa. Z bibułą możemy zrobić dokładnie to samo. Jak widzicie, na tym wieńcu jest jeszcze świeczka. W prosty sposób Wam pokażę, jak można zrobić świeczki. Czyli bierzemy albo żółty, albo biały papier. Tu Staś nam bardzo chce pomóc, bo on chce tą zieloną farbkę. Też jaki test? Bo on też robi swój wieniec, bo małe dzieci też przecież mogą robić wieńce. Niezależnie od wieku. Bierzemy kartkę i wycinamy sobie trójkąt. Z tego trójkątu odcinamy tą górę w jakiś taki falisty sposób i powstaje nam coś takiego. To będzie nasza świeczka, która będzie wyglądała mniej więcej tak, tylko musimy jeszcze sobie z żółtego najlepiej. Jeśli nie mamy żółtego, to nic się nie dzieje, bo mamy dalej białą kartkę, którą możemy sobie pomalować żółtą kredką. I z tej żółtej kartki wycinamy sobie taką kropelkę deszczu. Bierzemy klej. Koniec kropelki kleimy i przyklejamy sobie tutaj. I powstaje nam świeca. Dorysowujemy knotek i możemy użyć pomarańczowej kredki, że świeca się pali. Tak zrobioną świecę możemy dokleić do naszego wieńca i wygląda, jakby świeca się paliła. Jeśli chcemy go zawiesić, to oczywiście musimy użyć kawałka jakiejś dowolnej sznurki, którą przyczepimy tutaj od tyłu. Możemy ją przyczepić jakąś taśmą albo też jakimś klejem i wtedy wieniec nam będzie wisiał. I to będzie ozdoba naszych drzwi. Kto jeszcze nie ma wieńca adwentowego, może zrobić cztery takie świeczki. I wtedy te cztery świeczki kleimy sobie tutaj właśnie po bokach. I wtedy na każdą niedzielę adwentu jedna świeca będzie nam się zapalać. Możemy to robić właśnie w niedzielę adwentowe. To jest pierwszy pomysł na wieniec. Tylko musicie pamiętać o tym, że jak zaczniemy to robić, to wieniec musi dobrze wyschnąć, żeby dalej to kontynuować. Następny wieniec jest trochę może więcej pracy wymaga, ale jest to wieniec z krepiny. Do tego wieńca można też użyć, jak ktoś ma jakieś takie styropianowe, to będzie wtedy bardziej przestrzenne. Ten wieniec robimy mniej więcej tak. Bierzemy krepinę. Najlepiej zieloną. Odcień nie ma znaczenia, może być ciemna, może być jasna. Ucinamy sobie z tej krepiny taki dowolny pasek. Tylko tych pasków potem musicie oglądać. Zależy od tego, jaki mamy ten okrąg. Ile nam ich będzie potrzebnych, to będziemy już docinać na bieżąco. Pasek bierzemy do ręki i nożyczkami tniemy go w ten sposób. I mamy coś takiego, taką trawkę. I tą trawkę właśnie zaczynamy kleić na nasz talerzyk, na nasz okrąg. Bierzemy klej, kleimy go sobie tu i zaczynamy zawijać. Tylko musimy pamiętać, żeby nie zawijać tak, żeby nam się nie pokrywały
żeby nam się nie pokrywała ta nasza trawka. Musimy zawijać to w ten sposób, żeby trawka zostawała nam u góry. I tak aż do końca, jak będziemy to tak zawijać, taka zabawa. Oczywiście można sobie potem ręką poprawić. I zawijamy i tak aż do końca. Skończy się jeden pasek, bierzemy drugi i powstanie nam mniej więcej takie coś. To sobie też właśnie poprawiamy ręką, żeby wyszła nam taka choinka. I jak widać na wieńcu, znowu mamy wstążkę. Czyli znowu bierzemy jakieś kawałki wstążki. Jeśli ktoś nie chce czerwonej, a chce na przykład białą wstążkę, żółtą, to bez problemu, na pewno nie trzeba iść do sklepu i teraz kupować na hura wszystkiego nowego, tylko można wykorzystać to, co się ma w domu. Czyli bierzemy znowu wstążkę, tym razem wezmę sobie na przykład w kropki. I zawijam tak samo jak do tamtego wieńca, czyli na okrągło zawijamy tą wstążkę, tak, tutaj. I tu przyszedł znowu Staś, który znowu chce farbkę szuła, czyli zieloną. Tak, zielona farbka, bo zielone nam się kojarzy z choinką. I tu na dole robimy sobie jakąś taką kokardkę, kto jaką tam woli. I powstaje nam coś takiego. I tutaj znowu robimy sobie trójkącik. Z trójkącika odcinamy górę. Dorabiamy sobie kropelkę. I powstaje nam świeca, którą doklejamy tutaj. I do tyłu doklejamy znowu sznurek i powstaje nam ten typ wieńca, który też możemy zawiesić sobie na szafce, możemy go powiesić na drzwiach, możemy zanieść babci w prezencie. I teraz ostatni typ wieńca, mniej więcej taki. To jest dosyć trudne i najlepiej zrobić sobie trochę mniejszy, żeby nie był taki. Bo do tego wieńca potrzebne nam są takie prostokąciki, które wycinamy z zielonych papierów. Czyli szukamy w naszych starych blokach jakichś zielonych papierów, które wycinamy. Układamy tak, żeby nie robić sobie tyle pracy. I wycinamy sobie albo od linijki, albo kto umie dobrze wycelować, że to będzie taki w miarę prostokąt, to wycinamy sobie takie paski. Bierzemy ten nasz talerzyk, który już mamy wycięty i na przemian układamy takie paski, które, żeby nam się tutaj trzymały oczywiście, trzeba na końcu sklejać sobie klejem. I na przemian je tutaj układamy. I powstaje nam takie słoneczko. Proszę. I jak już będziemy mieli cały oklejony, to wtedy ten nie będzie nam to tak spadać, bo one się tutaj podociskają. I będzie to wyglądało mniej więcej tak. Tu może być trochę luzu, bo tu znowu damy sobie wstążkę. I żeby wyglądało to fajnie, jak mamy te prostokąciki tutaj, to bierzemy nożyczki i mniej więcej w taki sposób wycinamy tutaj trójkąty. Dużo będziemy pracować na trójkątach, także na pewno będziecie wiedzieć, co to za figura po skończonych roratach. I tak do końca wieńca wycinamy sobie te trójkąty i znowu, tak jak w poprzednich wieńcach, zakładamy świeczkę, tak jak jest pokazane, owijamy wstążeczką i ten wieniec dodatkowo możemy sobie poszukać kolorowe kartki, które są powycinane jakieś tam nie do końca i powycinać sobie z nich jakieś takie kropki, które będą wyglądały jakby to były nasze bombki choinkowe. Można trzy kolory, można dwa kolory, jak kto lubi. Kokardek na tym wieńcu możemy dołożyć więcej, bo możemy zrobić kokardki po bokach,
czyli możemy je przypiąć tu i teraz nie owijamy wieńca, tylko robimy sobie kokardę i z drugiej strony to samo. I na dole robimy tą kokardkę taką większą, wtedy ona tak opada i jak powiesimy to sobie właśnie na drzwiach, to to wygląda tak bardzo elegancko. Czyli na dole robimy, pamiętajcie, większą kokardkę. I z tyłu przyklejamy znowu sznurek, czy też może to być wstążka, czy jakaś gumka, zależy gdzie to chcemy sobie powiesić. I wieniec po zrobieniu wygląda mniej więcej w ten sposób. Mamy wieniec, który ozdabia nasz pokój. I te właśnie trzy wieńce chcemy Wam zaproponować na początek naszych spotkań roratnich.